W ostatnim filmie mówiliśmy sobie o energii jonizacji, czyli energii potrzebnej do oderwania elektronu najsłabiej związanego z atomem. Wiesz już, jak za pomocą układu okresowego pierwiastków oszacować, który atom będzie miał większą, a który mniejszą energię jonizacji. Na przykład jesteśmy w dolnym rogu układu okresowego pierwiastków. Tu, w siódmym okresie w grupie pierwszej, leży Franc. Franc ma duży promień atomowy. Co więcej, ma on tylko jeden elektron na ostatniej powłoce. Atom ten bardzo chce oddać swój jedyny elektron walencyny. Elektron ten jest słabo przyciągany przez dodatnio naładowane jądro, ponieważ jest od niego ekranowany przez inne elektrony znajdujące się na pozostałych powłokach elektronowych. Franz bardzo chce oddać swój elektron, a jego energia jonizacji jest niewielka. Przenieśmy się do drugiego krańca układu okresowego pierwiastków. Tutaj mamy hel. Jego energia jonizacji jest bardzo duża. Atom helu na swojej powłoce walencyjnej ma dublet. Ma całkowicie zapełnioną pierwszą powłokę. Atom helu ma mały promień atomowy, przez co jego ujemnie naładowane elektrony są mocno przyciągane przez dodatnio naładowane protony wchodzące w skład jądra. Wspomniałam Ci również o drugiej energii jonizacji. Energia jonizacji, możemy powiedzieć, pierwsza energia jonizacji, to energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Natomiast druga energia jonizacji jest to energia potrzebna do oderwania następnego, czyli drugiego elektronu od powstałego jonu. Kiedy zastanawiamy się nad wartością drugiej energii jonizacji, to moglibyśmy sobie na przykład założyć, że atomy o wysokiej pierwszej energii jonizacji mają również wysoką drugą energię jonizacji. Czasem to założenie jest oczywiście słuszne, ale czasem nie jest ono zgodne z prawdą. Rozpatrzmy sobie dwa przypadki. Pierwszym przypadkiem niech będzie atom neonu. Neon jest to jeden z gazów szlachetnych. Wiesz już, że ma on bardzo wysoką pierwszą energię jonizacji. Jest to spowodowane jego stabilną konfiguracją elektronową. Ma on oktet elektronowy na swojej ostatniej, czyli drugiej powłoce. I oczywiście, nawet gdyby udało się oderwać pierwszy elektron od atomu neonu, to oderwanie drugiego, kiedy konfiguracja elektronowa neonu wyglądałaby jak konfiguracja fluoru, jest nadal bardzo trudne. Neon ma wysoką zarówno pierwszą, jak i drugą energię jonizacji. Teraz rozpatrzmy sobie atom litu. Lit rozpoczyna grupę litowców. O, te wszystkie tutaj atomy to litowce. Lit bardzo chce oddać swój elektron walencyjny. Zatem ma on niską pierwszą energię jonizacji. Po oddaniu jednego elektronu Lit na ostatniej zapełnionej powłoce, czyli na pierwszej powłoce, uzyskuje korzystną konfigurację elektronową poprzedzającego go gazu szlachetnego, czyli uzyskuje dublet, tak samo jak atom helu. Podobnie jak od helu trudno jest oderwać elektron, tak samo trudno jest oderwać elektron od jednododatniego kationu litu. Toteż lit ma wysoką, drugą energię jonizacji. Druga energia jonizacji litowców, czyli atomów z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków, jest o wiele większa od ich pierwszej energii jonizacji. Po usunięciu pierwszego elektronu, konfiguracja elektronowa litowców staje się stabilna. I usunięcie kolejnego elektronu graniczy z cudem. Możemy to zobaczyć na wykresie, który pokazałam Ci w poprzednim nagraniu. Oczywiście. Mamy tu wartości tylko pierwszych energii jonizacji poszczególnych atomów. Ale na przykład, gdybyś chciał usunąć z atomu litu jego jedyny elektron walencyny, musiałbyś użyć energii jonizacji wynoszącej około 5 elektronowoltów. Po odłączeniu jednego elektronu konfiguracja litu wygląda jak konfiguracja elektronowa atomu helu. Więc druga energia jonizacji dla atomu litu będzie miała wartość zbliżoną do wartości pierwszej energii jonizacji dla helu. Przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia. Zagadnieniem tym jest elektroujemność. Pojęcie elektroujemności pojawiło się w podręcznikach do chemii, między innymi dzięki dwóm uczonym. Dzięki Mullikenowi i Paulingowi. W tym nagraniu postaram Ci się wytłumaczyć, czym jest elektrojemność według teorii Paulinga. Zresztą, właśnie ta definicja elektrojemności jest poruszana na lekcjach chemii w szkole. Linus Pauling był amerykańskim fizykiem i chemikiem. Był on dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla. Pierwszą nagrodę otrzymał w zakresie chemii, a za drugim razem uzyskał pokojową Nagrodę Nobla. Co więcej, poczynił on również wiele ciekawych odkryć w dziedzinie biologii. Pamiętasz, jak wspominałam ci, że sól kuchenna to związek chemiczny składający się z sodu, który użyczył swój jeden elektron i chloru, który właśnie ten jeden elektron sobie pożyczył. Przez co uzyskujemy dwa elementy o korzystnej konfiguracji elektronowej. Zarówno sód, jak i chlor, mają teraz oktet elektronowy na ostatniej zapełnionej powłoce. Istnieją związki chemiczne, w których dwa atomy łączą się w nieco inny sposób niż w przypadku chlorku sodu, czyli w przypadku soli kuchennej. Tutaj chwileczkę porozmawiamy sobie o wiązaniach chemicznych. Zagadnieniu temu poświęcę oddzielne nagranie. Chcę tylko trochę przybliżyć problem, abyśmy mogli wytłumaczyć sobie, Czym jest elektrojemność? Czasem dwa atomy mogą dzielić się między sobą swoimi elektronami walencyjnymi. Mogą je uwspólniać, tworząc wiązanie kowalencyjne. Na przykład załóżmy, że mamy atom tlenu, a obok niego znajdują się dwa atomy wodoru. W ten czas powstanie cząsteczka wody. Powstanie związek chemiczny, jakim jest woda. Jak do tego dojdzie? Otóż mamy tu atom tlenu. Ma on sześć elektronów walencyjnych. Obok mamy dwa atomy wodoru. Każdy z nich ma po jednym elektronie walencyjnym. Atomowi tlenu do oktetu brak jest dwóch elektronów. Natomiast atomom wodoru brakuje po jednym elektronie, aby uzyskać dublet elektronowy. Kiedy te trzy atomy znajdą się obok siebie, to żaden z tych Atomów nie chce oddać elektronów, jak to zrobił sód przy spotkaniu z chlorem. Te trzy atomy dojdą do porozumienia i podzielą się między sobą swoimi elektronami. Powstanie pomiędzy nimi spółka. Tlen uwspólni dwa elektrony, po jednym z każdym wodorem. Natomiast każdy wodor uwspólni swój jeden elektron z atomem tlenu. Możemy to na rysunku zaznaczyć w ten sposób. Zobacz, teraz tren ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem elektronów na ostatniej powłoce. A każdy wodór ma dwa elektrony, ma dublet. Wszystkie te atomy uzyskały korzystną konfigurację elektronową. Nadmienię ci, że takie wiązanie, kiedy atomy dzielą się elektronami, Albo inaczej mówiąc, uwspólniają elektrony, nazywamy wiązaniem kowalencyjnym. Nie martw się, tak jak obiecałam, będziemy jeszcze mówić o wiązaniach. Tutaj cząsteczkę wody przedstawiam ci w sposób kropkowy, ale możemy też użyć schematu kreskowego. Jedna kreska oznacza parę elektronową, a zatem mamy tu raz, dwa, dwie kreski. Przytlenie i po jednej kresce pomiędzy tlenem a każdym wodorem. Przy czym w skład tych kresek wchodzi jeden elektron od tlenu, a drugi od wodoru. To są wiązania kowalencyjne. Tu mamy uwspólnione elektrony, a te pary elektronowe, te tutaj przytlenie, nazywamy wolnymi parami elektronowymi. Tlen ma dwie wolne pary elektronowe. Wodór. Nie ma żadnej wolnej pary elektronowej. Te dwa rysunki oznaczają dokładnie to samo. Wracając do elektrojemności, bo właśnie na rzecz tego zagadnienia poruszyłam temat wiązań kowalencyjnych, to Pauling zauważył, że uwspólnienie elektronów między atomami wodoru i tlenu w cząsteczce wody nie jest wcale takie równe. Pauling odkrył, że niektóre atomy ciągną uwspólnioną parę elektronów, Swoją stronę nieco bardziej. W przypadku cząsteczki wody mocnik ku sobie ciągnie parę elektronową tlen. Tlen chce brać dla siebie elektrony. Po przeciągnięciu dwóch elektronów uzyskuje on konfigurację neonu. Wodór może przyjąć jeden elektron i wtedy ma zapełniony orbital 1s, ale może także pozbyć się swojego jednego elektronu i przekształcić się w kation. I on dodatni. Wodór może przybrać jedną z tych dwóch opcji. Więc w tym układzie tlenu z wodorem tlen mocniej przyciąga te elektrony ku sobie, czyli jest bardziej elektroujemny. Kiedy w przyszłości będziemy rysować takie wiązanie, będzie ono na przykład wyglądać bardziej w ten sposób: grubsza część grotu znajduje się po stronie tlenu ponieważ prawdopodobieństwo znalezienia elektronów z uwspólnionej pary elektronowej jest większe przy tlenie niż przy wodorze. Elektroujemność to zdolność danego atomu do przyciągania elektronów w momencie tworzenia związku chemicznego. Jak zmienia się elektroujemność? Można to wydedukować na podstawie układu okresowego pierwiastków. Zastanówmy się, które pierwiastki najchętniej przyciągają elektrony. Oczywiście te, które niechętnie je oddają. Te, które mają wysoką energię jonizacji. Najbardziej elektrojemnymi pierwiastkami są te tutaj. Będą to m.in. fluorowce, czyli pierwiastki znajdujące się w 17. grupie układu okresowego pierwiastków. Najbardziej elektrojemny jest fluor. Ma on Mały promień atomowy, zatem protony z jądra bardzo przyciągają elektrony. A na dodatek fluorowi brak tylko jednego elektronu do uzyskania oktetu. Zatem fluor będzie mocno do siebie przyciągał elektron od jakiegoś innego pierwiastka. Może pojawić się pytanie, że skoro największą elektrojemność mają atomy o najwyższej energii jonizacji. To, czemu największej elektrojemności nie mają gazy szlachetne, czyli pierwiastki z 18, a nie 17 grupy układu okresowego? Odpowiedź jest prosta. Gazy szlachetne nie tworzą wiązań kowalencyjnych, dokładnie kowalencyjnych spolaryzowanych. Gazy szlachetne nie chcą wchodzić w żadne porozumienia, czyli wiązania. Są one obojętne, możemy powiedzieć, niereaktywne. Czy niech wchodzą w reakcje chemiczne. Natomiast te pierwiastki chętnie wchodzą w reakcje chemiczne. Kiedy tworzą wiązania kowalencyjne spolaryzowane, przyciągają do siebie elektrony. A te pierwiastki, gdy tworzą wiązania kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, pozwalają na odciąganie od siebie elektronów. Jak już wspomniałam, sposób, w jaki zmienia się elektrojemność, jest podobny do sposobu zmiany energii jonizacji. Te pierwiastki są silnie elektrojemne. Natomiast tutaj mamy pierwiastki mało elektrojemne. Przejdźmy teraz do kolejnego istotnego zagadnienia do charakteru metalicznego pierwiastków. Jak o tym mówię, to mimowolnie przywołuję sobie w pamięci, jak wyglądają metale dookoła mnie. Na przykład przypominają mi się śrubki. Potocznie mówimy, że śrubki są zrobione z metalu. Tak naprawdę zazwyczaj są one zrobione ze stali, czyli stopu żelaza i odrobiny węgla. Ale przez te skojarzenia możemy często powiedzieć, że pierwiastki o charakterze metalicznym powinny przewozić prąd, powinny lśnić, nie powinny się kruszyć, powinny mieć srebrzysto-szarą barwę. Jednak kiedy chodzi nam o chemiczny charakter metaliczny. To powinniśmy mieć na myśli tylko to, jak chętnie dany pierwiastek oddaje swoje elektrony. Im chętnie dany pierwiastek oddaje swoje elektrony, tym ma większy charakter metaliczny. Które atomy chętnie oddają swoje elektrony? Te, co mają niską energię jonizacji i niewielką elektrojemność. Zatem są to atomy leżące w lewym dolnym rogu układu okresowego. Kiedy przesuwasz się w dół grupy, rozmiar atomu się zwiększa. Więc elektrony są bardziej odsunięte od jądra atomowego. Jednocześnie siły przyciągania elektronów walencyjnych przez protony są coraz słabsze, i elektrony walencyjne są coraz słabiej związane z jądrem atomowym. Jeśli atom ma jeden nadmiarowy elektron albo dwa elektrony, to jest bardzo prawdopodobne, że będzie chciał się tego nadmiaru pozbyć. Te atomy chcą oddać elektron. Czyli są bardzo metaliczne tronów. Co więcej, wolą je przyjmować, aniżeli oddawać. Więc ich charakter metaliczny jest mały. Mówimy, że mają charakter niemetaliczny. Charakter metaliczny rośnie, kiedy przesuwamy się w dół grupy. Ponadto, charakter ten rośnie, gdy przesuwamy się z prawej strony ku lewej w układzie okresowym pierwiastków. Ostatnim już w tym nagraniu zagadnieniem, jakie chciałabym poruszyć, jest promień atomowy pierwiastków. Już nieraz wspominaliśmy sobie o promieniu atomowym pierwiastków. Kiedy mówimy o promieniu atomowym, chodzi nam o rozmiar danego atomu. Kiedy w danej grupie przesuwamy się od góry ku dołowi, czyli podążamy ze wzrostem okresu, mamy coraz więcej zapełnionych powłok elektronowych. Wzrasta promień atomu. Kiedy natomiast przesuwamy się od lewej strony do prawej, czyli w danym okresie podążamy ku wzrostowi numeru grupy, wzrasta ilość elektronów w danej powłoce. Kiedy przesuwasz się w prawą stronę, dodajesz coraz więcej elektronów, ale dodaje się na tej samej powłoce. Jednocześnie, gdy przesuwasz się w prawo, zwiększa się ilość protonów w jądrze atomowym, czyli jądro ma coraz większy ładunek dodatni. W tej sytuacji elektrony są przyciągane do środka atomu, dlatego rozmiar atomu maleje. Promień atomowy rośnie w dół grupy, rośnie ze wzrostem okresu. Rośnie też, kiedy przesuwasz się z prawej strony ku lewej, czyli ze spadkiem numeru grupy w danym okresie. Ale dziś dużo tematów poruszyliśmy. Mam nadzieję, że zapamiętasz, iż energia jonizacji jest to energia potrzebna do oderwania elektronu, natomiast elektrojemność to zdolność danego pierwiastka do przyciągania elektronu. Energia jonizacji rośnie w górę i w prawo w układzie okresowym pierwiastków, tak samo elektrojemność rośnie w górę i w prawo. Natomiast charakter metaliczny atomów, czyli zdolność do oddawania elektronów, rośnie w dół i w lewo w układzie okresowym pierwiastków promień atomowy pierwiastków natomiast mówi nam o tym jak duży jest dany atom. W następnym filmie zaczniemy mówić o wiązaniach chemicznych.